Razem z córką jesteśmy wolontariuszkami w schronisku dla zwierząt w Gaju. Razem podjęłyśmy się zadania socjalizacji Łatki. Łatka, zanim trafiła do schroniska dla zwierząt w Gaju, była psem dzikim. Szukała schronienia w różnych starych, opuszczonych budynkach. Biegała samotna, szukając pożywienia. Pierwsze 5 lat jej życia to jest pasmo wielkiego cierpienia, samotności, strachu. Ja nawet nie wiem, czy ona przez te 5 lat doznała jakiejkolwiek radości. Praca z takim psem wycofanym na pewno wymaga dużo czasu, systematyczności, konsekwencji, więc trochę to potrwało, zanim zobaczyłyśmy, że jej ogon na nasz widok zaczyna merdać. Gdy zaczęliśmy pracę z Łatką, nigdy nie braliśmy pod uwagę, że Łatkę zabierzemy do domu, że zaadoptujemy ją. W domu już był pies, był kot. Niestety wydawało nam się, że nasza rodzina już jest pełna i że już nie ma miejsca dla kolejnego zwierzęcia w domu. Zostaliśmy jakby wprowadzeni w opiekę nad Łatką przez behawiorystę i pod jego kierunkiem zaczęliśmy właśnie pracę z Łatką. Łatka musiała się przyzwyczaić choćby nawet do naszej obecności. Gdy pierwszy raz weszłam do kojca, to ona, było widać, że się bardzo mnie boi. Nie zna mnie, więc boi się, ucieka. Gdy się ją głaskało, to było widać, że ona gdzieś ucieka w kąt, nie chce tego dotyku. No ale stopniowo, małymi kroczkami wychodziliśmy poza bramę schroniska i rozpoczynaliśmy pracę. W momencie, gdy uznałyśmy, że Łatka jest już gotowa na to, żeby pójść do domu, wiedziałam, że to nie będzie łatwe zadanie, ponieważ ciężko jest znaleźć dom dla starszego psa, a tym bardziej dla psa wycofanego, który się boi, który wymaga dalszej pracy. Znalazł się potencjalny dom. Niestety była to nieudana adopcja, ponieważ po kilku dniach Łatka uciekła z tego domu. Udało się ją odnaleźć. Radość po prostu, moja radość i radość Łatki na nasz widok była po prostu niesamowita. Łatka usłyszała mnie, nie miała żadnych oporów, żeby przybiec, żeby podejść, żeby mogła ją podpiąć. Po prostu to był mój pies. Podjęliśmy decyzję wspólnie z rodziną, że Łatka jednak zamieszka z nami. To jest też zupełnie inny pies niż była w schronisku. Pomimo, że miałyśmy ze sobą więź, pomimo, że się już pootwierała, to jednak dom daje jej takie poczucie bezpieczeństwa. Także dopiero w domu otwarła się tak na dobre. Nadal z moją córką jesteśmy wolontariuszkami w Gaju. Często zabieramy ją ze sobą do schroniska. Łatka tam bardzo chętnie wraca. Czuje się tam wolna, bo sobie tam może biegać. No i jest tam szczęśliwa. Historia Łatki to jedna z tysięcy historii porzuconych kotów, psów, które czekają w schronisku na to, aby znaleźć dom.